Dobra, gotowa? Chyba tak, nie wiem. Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypsyn, jak widzicie dzisiaj jest ze mną moja kuzynka. Siemano. Słuchajcie, kolejny odcinek na kanale. Przypominam, że przez cały grudzień rano i wieczorem pojawiają się tutaj filmy o godzinie 10 i o godzinie, prawda, 19:19. A na kanale Szczypsyn Plus są odcinki z Among Usa codziennie o godzinie 14. Więc zachęcam, wbijcie tam, prawda, pooglądajcie. W Wigilię walnąłem sobie, pomyliłem się z godzinami i wrzuciłem o 10 rano razem z filmem porannym też na główny, więc dwa filmy wróciły o godzinie 10, nieważne. Mam nadzieję, że Wigilia wam minęła super. Pochwalcie się, co dostaliście, prawda, od świętego Mikołaja w komentarzach. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku masz mega trudne wyzwanie. Ty już wiesz, bo ci powiedziałem jakie, no, tak. Ale to wyzwanie polega na tym, że musisz, no nie przejdziesz Minecrafta, bo nie mamy tyle czasu. Jest, prawda, Wigilia, jest godzina 15, za godzinę prawdopodobnie siadamy do... Za godzinę planowo siadamy do stołu. Tak naprawdę to siądziemy za 2 godziny, bo to wiadomo, to jest nasza rodzina, to zawsze jest poślizg. Ale to nieważne, w każdym razie musimy po prostu zagrać tego Minecrafta. Masz, uwaga, 5 żyć, po 5 życiach kończymy odcinek, wiesz, choćby nie wiem, jakby to, nawet jakby to potrwało 3 sekundy. To ja kończę odcinek, naprawdę, włączam, tak. Aż 5... tak wierzysz mojemu szybkości. Tak, ale nie, no wierzę, że przetrwasz trochę dłużej, nie? Ale ogólnie masz tylko jakby 5 żyć. I co najważniejsze, masz tylko pół serduszka. Wejdź w tryb jednoosobowy. Asia na szczęście ogarnia ten Minecrafta, bo grała. Dawno grała, już nie grałam. No ale wiesz, o co chodzi w tej grze. Wiesz, o co chodzi, grałaś dużo, budowałaś dużo i tak dalej. Ten na górze, nowy świat, nie nazwałem go, bo po prostu odpaliłem to, żeby to już działało i tak dalej. I od razu rozpoczynasz rozgrywkę. Nie ma co czekać, bo będzie ci żart się schodziło i tak dalej. Też cień, jak widzisz, masz pół serduszka tylko. To jest wszystko, co ci zostało. I po prostu musisz zrobić narzędzia, musisz przygotować się na najgorszy dzień w twoim życiu. Rozumiesz? No najgorszy. Ale jest Wigilia, to, no dobra, dobra, to ja tak swoją drogą to to wrzucamy w sumie jutro rano. Ale możecie napisać, prawda, życzenia, Asi, bo Asia ma urodziny w Wigilię, więc prawda, można, prawda, zaspamić. Zaspamcie czat, znaczy czat, Boże. Komentarze, prawda, wszystkiego najlepszego i tak dalej. Co ty zrobiłaś? No bo, oj, nie, przepraszam, bo ja już dawno w to nie grałam, chciałam zrobić crafting table. Ale no, trzeba deski no zrobić. Wie, no. Dobrze, dobrze, ale to wszystkim się zdarza, prawda? Ja też wiele razy zapominam, prawda, jak się robi crafting. Dobra, nie zdarza mi się tego zapomnieć, ale... No bo ty grasz, ja już... Tak, ja gram bardzo dużo, bardzo dużo gram, no to prawda. Nieważne, nikt tego nie wie. To trochę potrwa. Ale dobrze, dobrze. Zrób narzędzia początkowe, zrób narzędzia, bo to jest najważniejsze. I ja żarcie, uważaj. Znaczy w sumie to nie wiem, czy żarcie jest potrzebne. Jedynie, żebyś miała sprinta, bo tak naprawdę to ty możesz zginąć od obrażeń od upadku, jak wejdziesz sobie na drzewo i spadnie ze drzewa, więc w sumie to tutaj. Tu jest chwila, moment, można paść. Dobra, ale prawda, pięknie rozpoczęte od drewnianego kilofołu, czyli wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zacząć. No, pytanie, czy zrobisz jeszcze inne narzędzia? Mieczyk? Nie, mieczy zrobię kamienny. Nie wiem, czy jest. Ja bym od razu wykopał ten kamienny. Coś w każdym. Może tak zrobię. Ale jak zaraz. Ale czekaj, zanim co zrobisz. Jak już masz kamień, ten, wystarczy wkopać kilka kratek w dół i będziesz miała kamień. To już sobie. No, ale czemu? No bo po co ma to? O, sezonkę mam. Dobra, żarcie, pamiętaj, to też jest ważne, żebyś miała sprinta i tak dalej, ale znajdź też kamień jakiś. Bo. Ej, słyszałam z mówieka, to jest straszne. No, przy pół serduszka to jest bardzo straszne. Ty w ogóle czekaj, bo ty masz jakiś render dystans. Ustawienia graficzne tutaj, no. I tu zwiększ render dystans sobie daj tak gdzieś tutaj, no. No nie, bez przesady, bo tutaj, tutaj, żeby tak było bez lagów, prawda? A żeby, prawda, fajnie się grało. Dobra, tu masz kamień nawet, widziałeś? Masz na szybcie kucanie? Od zawsze jest na szybcie kucanie. Ja na szybcie sprintuję, nie wiem jak inni. Minecraft? No pewnie. Przecież Minecraft masz podwójny W sprint. Serio? Aha, faktycznie. Dobra, pomyliło mi się z innymi grami po prostu. No to nie jest źle. No nie, no bo po prostu, ja rozumiem, że dawno nie grałaś, prawda? Już po ślubie, kurczę, prawda, życie dorosłe. To już nie ma czasu na granie w Minecraft, nie? W Minecraft nie, ale w SimCity. No, no właśnie, no nie ma to jak tracić czas, nie? Było fajnie! No, to się zamurowałeś. Teraz tam by się przydał taki szkielet, co będzie tak wyszedł, naciągnął strzałę i to by było koniec już tej rozgrywki. Gdzie szczerze ci przyznam, że to by się bardziej opłacał uciekać, niż się bić z jakimkolwiek mobem. No nie ma sensu się bić, bo raz mnie trafi, to nie. No. Możesz próbować w sumie. Czemu by nie?
Spróbuj chociaż pójść do kopalni i znaleźć diamenty. To jest jedyne o co cię proszę. Spróbuj pójść do kopalni i znaleźć te diamenty. Najpierw muszę znaleźć jedzenie, gościu. No, ale wiesz co, mam wrażenie, że ci w ogóle nie schodzi, żarcie. Że możliwe, że tu jest... Nie, na pewno nie jest peaceful. Nie jest peaceful, bo słyszałam zombiaka. Ale możliwe, że ta modyfikacja sprawia, że ci nie schodzi, żarcie, wiesz? Bo nie zeszło ci ani razu. Więc wychodzi na to, że chociaż może to dopiero początek gry. Na początku gry nigdy nie schodzi. Dobra, no to znajdź jakieś tu żarcie. Poszukaj gdzieś jakiejś wioski, bo powinna tu gdzieś... Znaczy powinna, no nie ma wrażenia, że powinna, ale liczmy na to, że gdzieś jest, no. Może wioska to jest coś. A jak wcisnę kontrol? Ale wolę nie być. Ale... Aha, co? Aha, kontrol się też biega. Co ty powiesz? To nawet nie wiedziałem. W sensie wiem, że się sprintuje kontrolem, jak masz... Jak jesteś w powietrzu, nie? Ale... Ja w ogóle kiedyś pamiętam, że... A propos kontrola właśnie i Optifine. Kiedyś się ustawiało go na kontrol, pamiętasz? Ale ja już go nie ustawiam na kontrol. Jakoś tak na C mi łatwiej. Nie pamiętam. Wiesz, to Optifine? Nie, nie świętam. To jest takie coś, co przybliża ci ekran. Masz to chyba tu. Kliknica. Okej. Okay. Widzisz? Okej, dobra. To jest w ogóle nieprzydatne. To jest bardzo przydatne. Jedzę. To jest bardzo... Jak chcesz spojrzeć na coś, co jest bliżej, i przede wszystkim on optymalizuje Minecrafta, masz więcej FPS-ów, więc to taka moja reklama dla Optifine'a. Optifine warto, prawda, zainstalować. I mam bardzo ważny ten. Ja jak zawsze jak jakąś instaluję wersję, to Optifine to jest coś must have po prostu. Ja bym poszedł do kopalni na twoim miejscu, bo masz to żarcie jakieś, a przykro by było, gdybyś najpierw zdobywała, poszła do kopalni i dostała kurczę jednego ciosa od szkieleta i wszystkie rzeczy stracone. A tak przynajmniej pójdziesz do tej kopalni, coś tam wiesz, zdobędziemy, co nieco. Chociaż jakieś żelazo czy coś. Dobra, jakaś zbroja, to jest ważne, no. To jest wersja Minecrafta, gdzie za barana dostaje się baranina? Tak, okay. to jest najnowsza aktualnie wersja, na której grasz. W sensie, czemu nie zabijesz jej? No bo mam już 6. No dobra, ale wiesz, miałabyś i żarcie i wełnę, za którą możesz sobie zrobić łóżko. Myślę, że opłacalny biznes. Okej. Okay. Bo byś miała, wiesz, szybciej minie noc. To bardziej nożyce by się przydały, bo to jest bardziej opłacalne. No tak, ale nie masz żelaza, nie? No więc... Nie, no. A nie wiesz, czy później trafisz tutaj, więc lepiej już mieć to, chociaż dla samego żarcia. A później się będziesz martwić tym, czy dalej są jeszcze jakieś, czy nie. Poza tym każda ta z tych owiec, która to była innego koloru, a potrzebujesz czy tego samego koloru. Serio? Nie mogę z trzech różnych? Nie, zmienili to, no. Oj, ja, źli ludzie. No ale cóż, dobra, no to masz po każdej wełnie z każdego koloru, musisz jeszcze... O, a nie, to jest brzoza, myślę, że to jest owca. Ale to mi się lekko pomyliło. Dobra, zmierzajmy ku kopalni, bo to już jest 9 minut odcinka. To już jest prawie, że połowa dobra. Czasu przeznaczonego, którego mamy tutaj. Zabierz mu, odbierz mu mamę. Nie, no tak, no potrzebujesz wełnę, no. Dobra. To jest ten, ale jesteś jedną z dwóch osób, które poznałem w Minecraft, które oszczędzają zwierzęta, bo im ich szkoda. A kto jest jeszcze jedna osoba? Kto to? Vanessa, pozdrawiam. Ale ona, znam, ale ona podchodziła do krów i mówiła: krówki, przepraszam! I zabijała je wtedy, bo musiała zjeść coś, no, nie? Ale, właśnie, ale przepraszała krowy z Minecraft. No dobrze, one też czują. To one też to czują? To są zero-jedynkowe schematy, kurczę. Dobra, o, tu jest, kurczę, ryzyko teraz schodzenia na dół, co? Ło, już myślałem, że tu zada ci obrażenia przez chwilę, ale... Jest dobrze. W ogóle... Słońce, czekaj, bo jest świąteczny klimat, jest. Nie wiem, czy iść po ten węgiel, ja świątecznie również sobie kaczapkę założę. Myślisz, że warto iść po ten węgiel? Myślę, że nie. W ogóle ci żarcie nie schodzi z tego, co widzę, więc to jest chyba ujęte w tej modyfikacji, że po prostu żarcie nie schodzi. Okej, okay, no to co? Kopiemy się, co? No ja bym, no możesz się wkopać. Nietoperze. Tylko bardziej w dół, nie? No bo to musisz... Słyszysz nietoperza, mówisz? Czekaj, ja tu też sobie jakoś tak wezmę słuchawki, żeby... Ale co tutaj robisz? Jest, prawda, kopane jeden za drugim, no trzeba coś znaleźć w końcu, trzeba znaleźć jakiś... A, wiesz co, wykop to żelazo jednak, czy ten węgiel, cofnij się po niego, bo przydałoby nam się jakieś światło, nie? No właśnie. No więc jednak trzeba się po niego wrócić. Bezpiecznie, jeden po drugim klocku. Ja coś czuję, że zaraz będziemy tutaj ginąć, co? Dobra, wiesz co, dobrze ci idzie, nie zginęłaś ani razu. Dopiero idzie noc. Zmieniam zasady. Masz 3 życia.
Zmieniamy od bo dwa co, mniej, bo dobrze mi idzie. Bo dobrze ci idzie, tak, ja nie spodziewałem się tego, że wiesz, myślałem, że jakieś już obrażenia od upadku będą, czy coś tego ja typu. Jestem ostrożnym graczem. I tak dalej, ale widzę, że tak, jesteś ostrożnym graczem, więc trzeba troszkę ci to utrudnić, więc 3 życia. Jeżeli będzie ci dalej dobrze szło, to zmniejszymy do 1 życia, czyli po prostu jak raz giniesz, to po prostu jeszcze jedną będziesz miał szansę jakby na takiej zasadzie. No i tyle. Dobra, zrób sobie te patyki, ale już nie masz... A masz węgiel jeszcze, okej, dobrze. Wiesz co, włóż se tam tutaj, tu se w tarczę włóż te pochodnie, to będziesz miał w drugiej ręce wtedy i już ci się świeci wokół ciebie. A jak więc... się wtedy stawia te... Prawym, okay. ale to nie ma sensu tego stawiać, bo to ci się świeci wokół ciebie już. O! O, czy tu będzie trik odgrywany? Czy tu będzie skakany w dół i stawiany blok pod siebie? Dawaj, zrób to. A jednak, bezpieczne zagranie do wody. Dobrze. Dobra, dawaj, kop tam się w dół, lecimy, trzeba jakieś żelazo znaleźć. Cokolwiek, no diamenty to by było marzenie, ale wydaje mi się, że nie znajdziemy. Dobra, wiesz co? No. Jedno życie ci daję. No dlaczego? Zginiesz, kończymy odcinek. No dobra, ale bo co, bo mi to przyjdzie, tak? Tak. Jestem świetnym graczem. Dlatego chcę tak zrobić, bo po prostu 3 życia to by było mega dużo. I możemy to grać w nieskończoność tak naprawdę. Dlatego, jako że mamy ograniczony czas, a mi się tego nie chce... O kurczę, tu było ryzykownie, a mi się tego nie chce montować, ale byś do wody wpadła. No, może... O, masz żelazo, koks, schodzisz na dół, od razu kopiesz to żelazo. Najgorzej jak tam jakiś nasłuchuj tych szkieletów jakiś, bo to jest radzieckie fest. Dobra. Jest bezpiecznie póki co. Jakie emocje. Dobra, a czy ten crafting zabrałeś ze sobą? Tak. Ale nie mogę wyborować. Bo tu. O, no. Ale chcesz stąd wyjść? No tak. Nie no, ja bym się wkopał. W kopsie nie. Po prostu. No tak, ale ty musisz i tak, no 4 żelaza to jest nic. No ale co? Czemu? No postaw. Ja bym poszedł dalej szukać żelaza następnego. Z 4 żelaza nic nie zrobisz. Nie się boję. No ale musisz, no. To jest. Musisz po prostu. O, masz kolejne żelazo, no widzisz, to jest kozak. O, słyszałem go, jest walka przed nami, jest walka, idzie, z prawej go masz. Dobra, bezpieczne zagranie, tak żeby się nie mógł zbliżyć, okej, rozumiem. Jest prawda. To jest prewencja. Rozumiem, tylko wystarczy, że będzie jeden szkielet i to jest koniec definitywny. Naprawdę, ze szkieletem to ja bym nawet nie wygrał. Nie jestem w stanie, nigdy nie zagrałem chyba, tak, że, znaczy nie, no może mi się zdarzyło, ale... Ale rzadko kiedy mam tak, że toczył walkę ze szkieletem i nie zginął ani razu, naprawdę. Znaczy nie zginął, nie dostał obrażeń w sensie. A się wystraszyłam, tylko nie. Nie, toperze są niebezpieczne w tych czasach. Szczególnie jeśli to jest Wuhan. Na taką odległość nie zadał obrażeń, tak. No ale można bezpiecznie, prawda? I tak musiałabyś go tam postawić, żeby wyjść. 12. No to już możesz sobie zrobić, prawda, crafting jakiś, nie? I przepalić. Tam masz węgiel, widziałem dalej. Więc możesz sobie postawić crafting, tu zebrać ten węgiel. Tu jest bezpiecznie. Powiem ci, że wybrałeś... O, wykopiesz to żelazo. Wybrałeś kopalnię bardzo bezpieczną. Bardzo, masz bardzo bezpieczną to kopalnię. Nie wybrałam kopalnię, to kopalnię wybrałam, nie. Możliwe, że tak to jest właśnie. Tak, dokładnie. Dobra, no to weź to dwa węgla ci starczą. Idź to już daj do tego do przepalania. Bo nie, jeden węgiel starcza na 8, wiesz? Ale tu nic nie ma. To no dobra, ale możesz stamtąd wyjść. Dobrze. To postaw sobie crafting, zrób ten, ja odkładam na rzeczywawki, bo tutaj nic cię nie zaskoczy teraz. Szybki piec musisz zrobić, wiesz jak się robiło piec? Dobrze. Nie, no to wiecie, to jest pamięć mięśniowa, nie ma to tamto. Dobra, węgiel. Jeszcze starczy ci kurczę na przepalenie żarcia, ale koks. Nawet możesz sobie zrobić drugi piec. No po co? No bo tak będziemy czekać. Trzeba zaoszczędzać czas. Nagrywamy odcinek w tym momencie. To nie jest rozgrywka na 5 godzin. Okej, to nie live, tak? To nie live. Tu drugi piec. Zbierz sobie to tam węgiel jeszcze jakiś, albo zabierz stąd jeden, o dokładnie. Tu i jakieś przepalanko. Weź tam gdzie jest 6. To jest najbardziej ci się opłaca. Dobra, i weź tam zbieraj tego węgla dalej, co się zostało w czasie, kiedy można się przypala. Można z palić? Można też, ale weź to, że weź ten węgiel, co tutaj już jest, bo on się może nam przydać, no nie ukrywajmy. To ten, co tam kopałeś, go? Nie dokopałeś jeszcze. No, a on się może nam przydać, bo prawda... Jak tu mówią, węgla nigdy za dużo, no.
No, a my na Śląsku jesteśmy. A my jesteśmy na Śląsku, więc warto, warto mieć węgiel. Dobra, zaraz trzeba istoczyć jakąś walkę z mobami, bo to za długo trwa, rozumiesz? To już nagrywamy 15 minut. 15 minut nagrania. Zrobimy wyjście. Byłoby szybko gra skończona. Byłoby szybko. Zrób sobie tą zbroję z tego, co tam masz. W sensie, opłaca ci się zrobić buty, bo to chroni od fall damage'u, czyli od upadku. A nie lepiej chesta zrobić? I chest, no. To chest ci zrobi, chest to będzie 8 plus 4, czyli to jest 12, a ty masz 14. Więc ci nawet ci na miecz jeszcze wystarczy. Więc mega koks. To dobrze, to tak trzeba zrobić. Buty i klatę. Więc dawaj, zrób tą klatę. Nic ci tu nie przyjdzie, spokojnie. Dobra. Dobra. Tam nie ma jak przyjść. Dobra, szybki, zabierz sobie to. Zużyj tam, albo w sumie to nie przeżyje się tak tyle. Poza tym żarcie ci nie schodzi, dobra, nawet nie potrzebujemy, co zrobiliśmy. Bo widzę, że dalej nie schodzi, więc dobra. No, weź to żelazo już, co tam masz i już z tego coś zrób. W czasie, kiedy tam się jeszcze dopalają te ostatnie. Najpierw zrób sobie tego chesta. On ci starczy akurat. Zrób sobie miecz też od razu. No, to jest, prawda, piękny Minecraft, no. Nie wiem, Minecraft to jest piękna gra. Załóż to, o super. I patrz, to... jakie zagranie, nie pamiętam. Niesamowite. Jak ja jestem głodny, już przysięgam. Już tak te pierogi zjadłem. Ta pieczona wieprzowina to no, zajmie. Jak ja widzę to żarcie w Minecraft, którego nie mogę zjeść, to mnie wykręca. Dobra, buty. To tak? Tak, tak, dokładnie. Ja, takie obcasy trochę. Takie, no, dokładnie. Kozaki. Są no. Bardziej kozaki niż obcasy. Dobra. A, to dobra. Nie musisz tego zabierać. Nie, bo i teraz co? Już lecimy na walkę jakąkolwiek, wiesz? To się wykopię. Dobrze, wykop się. Mam nadzieję, że jeszcze jest noc, że jakąś walkę stoczymy tam z jakimiś, prawda, sympatycznymi mobami. No bo nie ukrywam, kurczę, no tak... Za dobrze mi... No liczyłem na to, że zginiesz już. Naprawdę, liczyłem na to, że jakiś upalek od obrażenia od upadku będą czy coś, ale jest tu bardzo bezpieczna rozgrywka, naprawdę. Ja bym tak bezpiecznie nie grał jak ty. W sensie ja YOLO. Bym po prostu... Jazda przed siebie. Hakuna Matata i do przodu, nie? Tak bym ja zagrał w tego Minecrafta. I na piasek trzeba uważać. No w sumie to tak. Byłoby przykro dostać od piasku. Tak. Jeszcze jak masz pół serduszka tylko. Tak, już nie ma. Nie ma już podkładania pochodni pod piaseczek. No, a czy to by zdążyła w sumie? Jakby widziała, że leci na ciebie piasek, szybko w dół pod siebie podstawić pochodni, w sumie to działa dalej. Działa? Działa, okay. Dalej działa. To jest fajne, ja tego używam często. Słyszę pająka, słyszałeś? Dobra, do góry. Nie, ja nie słyszę, bo nie ma tu ławek. To zaraz będziesz na powierzchni. Dobra, jak ty się boisz? Nie no, dawaj, YOLO. Musi być ryzyk fizyk, naprawdę. O, jesteśmy na górze. Jest noc jeszcze? Jest noc jeszcze, dobra, idziemy. Znajdź jakiegoś moba, stocz jakąś walkę. Jak bezpiecznie jest grany mieczem, aż dirta rozwala, żeby mieć od razu pod ręką miecz. O, jest kurde walka! I co? Nie gadaj, żeby... Co? Dobra, jak ty jesteś prosem w tą grę. Gdzie jest szkielet? Od szkieletów to uciekaj od razu. Ale... Dobra, tam jest owca. Dawaj, twoim celem jest przespać się w łóżku. Musisz zrobić łóżko. To jest twój cel w danym momencie. Zrobić łóżko. Masz tutaj owce, więc to jest do zrobienia. Dobra, pięknie poskromiona owca. Tu masz kolejną. Szybko ten i zrobisz sobie łóżko i jak kimniesz się, to w sumie spoko, bo cały następny dzień byś przeżyła. Więc o, masz kolejną, to już idealnie masz. Kurczę, ale dzisiaj się trafiło. Ja ci dałem challenge. Jeszcze się dzień, a to już się dzień robi, to nieważne. O! Słyszałem go. Ja słyszałem go. Ale on jest chyba tutaj gdzieś w tej górze, nie? Jo, jest na górze! Wyskoczył na dół, chyba. Jest i biegnie za tobą? Nie wiem, nie oglądam się. Ja się sunę. Dobra. Nawet Endermana słyszałam. Tak, był tam gdzieś. Gdzieś tam się kręcił. Szkoda, że nie ma utop... Znaczy są utopce w sumie też, ale to... A co to są? To takie wodne moby. No nie, no ty przeżyłaś, no nie wiem jak to się stało. Dlaczego? Dlaczego ty masz takie ufarta, że nie miałaś konfrontacji z żadnym ze szkieletów? Nie rozumiem tego. No prawie była konfrontacja, nie? No prawie, ale... A to jest ta wersja, gdzie szkielety są inteligentne i chowają się pod drzewami, czy... Tak. O, kurde.
nie trzeba uważać. Co to jest? Słyszę, to są pszczoły, no. Ona mnie zabije? Nie. Chyba, że ją uderzysz. Spróbujmy, co? No spróbuj ją uderzyć. Nie było emocji na razie jeszcze. Nie było emocji. Nie, ale pszczoły są łatwe do zabicia. O, to Cię, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Z tyłu była jakaś? Aha, jest to, że jak uderzysz jedno koło ula, to z ula wylatują i lecą do ciebie od pleców. To jest jak z wilkami. Jednego uderzysz, to cię całe stado goni. Dobra, ale to podobała mi się ta rozgrywka. W sumie fajnie, długo przeżyłaś i zabiłem cię, w sumie, znaczy zabiłem cię, no w sumie sprawiłem, że zginęłaś tylko i wyłącznie podstępem. Wiedziałem! O, wiedziałem! Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się taki odcinek spodobał, jeżeli chcecie więcej odcinków za się, no to koniecznie łapka w górę, prawda, może coś jeszcze uda nam się nagrać podczas tutaj, kiedy tutaj jesteśmy, prawda, na tym, prawda, na świętach, więc właśnie do kiedy dostajecie? Wracamy w poniedziałek rano. No dobra, czyli mamy trochę czasu, więc do zobaczenia, trzymajcie się, pozdro i prawda... No i wesołych świąt! Wesołych świąt! Ogólnie, zdrowia! Yo!